zobacz, co tu jest. Powrót był jeszcze ciekawszy, bo mieliśmy awaryjne lądowanie. Ja nie wiedziałem, że to jest tak śmieszny event. Ktoś miał kiedyś awaryjne lądowanie? Słuchajcie, ja szałowałem wtedy z Lotusiem, nie jestem, bo z Lotkiem czasami jeździmy razem na wakacje. Mówię, no kurwa, nieprawdopodobnie. Słuchajcie, ja zawsze latałem, wiecie dokładnie, Emirates. Nie dlatego, że byłem tak zarobiony hajsem, tylko moja dziewczyna miała najlepszą przyjaciółkę w życiu, która miała zniżki 70%, no ale wiadomo, dziewczyna sobie poszła, przyjaciółka sobie poszła, zniżki sobie poszły, kurwa, nagle latasz lotem. Musisz się zderzyć z rzeczywistością. Słuchajcie, ja nie wiedziałem, że jest taka przepaść, kurwa, w standardzie. W Emirates już samo wejście do samolotu, masz tunel jak Lewandowski na drugą połowę meczu, idziesz. Zwycięzca, kurwa, jesteś zwycięzcą. W locie, najpierw, zanim w ogóle wejdziesz do samolotu, godzinkę, kurwa, autokarem po lotnisku. Chuj wie, gdzie on jedzie. On po prostu, czy on prawo jazdy robi na ten autokar, kurwa? Slalomem między samolotami, rękaw, kurwa, prostopadłe, wszyscy, co on odpierdala? Myślałem, że samolotem lecimy, a nie, kurwa, jednak autokarem. Wchodzisz po tych schodkach, zwróćcie uwagę, że one czasami w ogóle nie są zatypione, kurwa, o samolot, tylko jest dojechane. Wchodzisz, wszystko się trzęsie, jakbyś 3 dni pił. Słuchajcie, ja jestem jednym krokiem w samolocie, drugim jeszcze na schodach i gość, który sprawdza podwozie samolotu z latarką w nausznikach do kumpla. Jeszcze dzisiaj poleci. I teraz nie wiesz, kurwa, czy to jest gość z genialnym poczuciem humoru? Bo jakbym tak pracował, to bym tak zawsze robił. Zawsze bym rzucał ostatniemu, jeszcze może dzisiaj poleci. Czy rzeczywiście są może bieżnikowane opony w tym szrocie i może on doleci? A może ni chuja nie wyląduje, nie wiesz tego. Słuchajcie, nieprawdopodobne. Wchodzimy, stewardesy w Emirates wyglądają, to są dziewczyny z każdej rasy świata, jak Miss Intercontinental. Lalki po 20 coś lat, wymyte, wybalsamowane, ogolone. Weloniki, welcome, please sit down, maybe blowjob. Kurwa, nie wiesz, co się wydarzy. W locie stewardesa jest starsza niż lot. Helena ma 91 lat. Latała, jak bilety lotnicze były jeszcze na kartki. Chodzi, robi łaskę, że jest w robocie w ogóle. Chodzi, pierdzi między ludźmi. Pff, o, przepraszam bardzo. W otwartą buzię panu pierdłam? Przepraszam bardzo. Mąż grochówkę zrobił. Bardzo przepraszam. Słuchajcie, business class jest w locie oddzielona od normalnej, od ekonomicznej, taką zasłonką, jak u mojej prababki w Tuszym Lesie, kiedyś była kuchnia od łazienki oddzielona. Biznes, ekonomiczna. Biznes, ekonomiczna. Słuchajcie, zajrzałem do business class, jak rozdawali obiad. Taka różnica, że tam mieli więcej ziemniaków, kurwa, i dolewkę kompotu bez ograniczeń. No taka różnica. Reszta jest wszystko takie samo. Słuchajcie, w Emirates, jak chcesz iść do kibla, no to wiadomo, tu i mała Chinka cię niesie na rączkach. No, musi czekać pod kiblem, bo to jest jej obowiązek. Odnosi się z powrotem, prawda, do fotela. I idzie dalej. W locie, żeby zrobić siku, musisz iść po klucz do kibla, do kabiny pilotów. Here? Wchodzisz i nagle piloci się schowają za plecami. Co pan chciał? Kluczyk do kibelka? Proszę sobie wziąć. Zrobiliśmy zamykany, bo żule wchodzili z doku bagażowego. Proszę bardzo. Słuchajcie. Lecimy ze 3 godziny. No i niestety pierwszy komunikat. Helena, stewardesa wkurwiona w papilotach, bo ją obudzili. Szanowni państwo, niestety nasz samolot ma usterkę. W Warszawie wylądujemy 30-40 minut później po czasie. Wszyscy przy 11 godzinach mają to w dupie. Dawaj dalej w Warcaby, jest miło, prawda? Ale w samolocie zaczęło się robić troszeczkę nieprzyjemnie. Nagle kurwa jakieś stuki w podwoziu. Wszyscy. Nagle palonymi kablami jebie. Jakaś mgła się pojawiła. Nagle drugi komunikat. Już kapitan. Dobry wieczór państwu. Niestety nasza usterka jest na tyle poważna, że nie jesteśmy w stanie usunąć jej w trakcie lotu. Jesteśmy zmuszeni do zawrócenia. Mi też bolej. I awaryjnego lądowania w Nowym Jorku. Prosimy o zachowanie spokoju i życzymy miłej podróży. Psz. Oczywiście na pokładzie znalazło się kilku cebulaków, więc się naturalnie zaczyna żonglerka cebulą. Kurwa, ja nie wiem dlaczego. Im starszy Janusz, tym lepiej wie, co się stało w samolocie. Każdy jest nagle specjalistą do spraw katastrof i samolotów, kurwa. Co w skarpetkach, kurwa, w kolejce do kibla. Co się z turbinami, kurwa, co się... Drugi, zapomnieli zatankować, Andrzej, kurwa. Ja cały czas podbijam, niech przełączą na benzynę może, wtedy doleci.
Słuchajcie, ludziom odpierdoliło. Najbardziej odjebało kobitce przede mną. Siedziała lalka kraka koło 60, cipciuńka. Fryz taki klasyczny taki balejarzyk na krótko. Pieczareczka, ciemno jasne, wiadomo. Klipsiki, biedroneczki. Odjebało jej najbardziej. Teraz uwaga, kogo może kobieta obwiniać za awarię samolotu? Kurwa, wygrałaś kilogram winogron. Oczywiście, oczywiście, że męża. Słuchajcie, jebała go, że aż mi go było szkoda. Kurwa! Mówiłam, że nie chcę tak daleko, ty jełopie pierdolony. Mówiłam do Władysławowa. Kurwa, Mexico wymyśliłeś, ja wykończę. Boże, teraz widziałam na Discovery Channel, twarz mi się spali żywcem. Ja widziałam tę katastrofę. Obcych ludzi zaczepia. Proszę pani, ten jełop pierwsze dziecko mi wpierdolił. Pierwsze dziecko. I do tego samolotu też mi ten kretyn wpierdolił, rozumie pani? Aaaa! Nienawidzę cię, rozumiesz? Kurwa, jełopie, nienawidzę. Cały... Kocham cię, rozumiesz? On w ogóle śpi, piście ma totalnie. Co ona robiła? Co, ludzie! Pytała się ludzi, która jest godzina. Ty, w samolocie, który nakurwia nosem w ocean... Przepraszam, która jest pani godzina, bo on jest 14. Odjebało i potem już na stojąco chodziła między ludźmi, recytowała przepis na szarlotkę z bani. Starte jabłka z cynamonem. Równomiernie rozsmarować po brytwance. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Przyjdź, królestwo twoje. Bądź, ja mówię, królestwo, mam pani za oknem. No bliżej królestwa jeszcze nie byliśmy, kurwa, chłopie. Słuchajcie, nieprawdopodobne. W końcu poszła do kibla. No jak poszła do kibla, no to wiadomo, ja tak podbijam, żeby w kiblu słyszała. O Jezu. Spadamy na pewno. Zobaczcie państwo, stewardesy się zaczęły przytulać. Zobaczcie, jak się stewardesy przytulają, to już się żegnają, już na pewno spada. Wyszła razem z drzwiami. Jeszcze bardziej podargana, rozmazana na Indiańca, gile do pasa. Mówię, wygląda jakby grała w jakimś sadomaso. Dodatkowo jeszcze jakoś dziwnie idzie. Mówię, albo w połowie srania wyszła, albo paszport sobie w odbyt włożyła, żeby rodzina ją mogła zidentyfikować. Ty kretynie jebany. Prawie zwymiotowałem ze stresu. Ja oczywiście tam trochę tuningowałem podróż z tyłu, oparcie fotela palcami. Cały samolot drży! Mówię, idę do kibla, zobaczę co ona tam odjebała. Jak wyryła protezą na ścianie, tu byłam Irena 2018, to kurwa padnę trupem. Wchodzę do kibla. No niestety nie mogę wam tego powiedzieć, nic nie wyryła. Zaszczała cały kibel, ale to jej nie winie, bo turbulencje były. Siekam w tym kiblu i wymyśliłem bardzo śmieszny żart. Mówię, nie mogłem go zrobić, bo nie miałem potrzebnych gadżetów w stroju. Mówię, rozkurwiłoby tej kobicie głowę, jakbym w tym kiblu ciasnym się szybciutko przebrał za Jezusa. Wyszedł jej się pokazać. I wrócił z powrotem do kibla. No mówię, ona ma majtwak życia, kurwa. Nie śpi do końca życia, nie mówi, przestaje mówić. Słuchajcie, nieprawdopodobne. No i teraz oczywiście w normalnych warunkach w Emirates za taki numer, jakbyśmy, prawda, mieli takie awaryjne lądowanko, czeka na ciebie specjalny zespół stewardess. I'm sorry, Mr. President. Dom Perignon, Homar, wiadomo. W locie, kurwa, żeśmy się przesiadali z samolotu do samolotu. Stewardessy, kurwa, ludzie się chcieli trochę napić wody, kurwa, z kałuży chlipnąć. Stewardessy nas po dupach kopały. Wypierdalać! Do drugiego samolotu. Mówiłam nie jadać w kiblu, kurwa, kocmałuchy jebane. Mówiłam. Oj, kurwa. Na górę po schodach do drugiego. Tak to wyglądało. Wypadły wam kiedyś maski tlenowe w samolocie? Kurwa, robi wrażenie w chuj, ja pierdolę. Najbardziej rozpuszczony dzieciak, nagle na dupach siadają. Słuchajcie, ale przecież to jest procedura, to nie jest tak, że się za chwilę rozbijesz i maski wypadają. Jest cała instrukcja i muszą te maski wypaść, a ludziom odjebało. Moja też chciała się złapać, ja mówię, co ty robisz, dawaj, zobaczcie jakie mam słuchawki. Jestem w pokoju muzycznym w familiacie, zobaczcie. Ktoś chce Bon Jovi? Chcecie Bon Jovi? Nie? Oddaj maskę, mdleję. Mówię, co ty robisz? Słuchajcie,
I lecimy, ja nigdy nie byłem w Stanach, lecimy nad Nowym Jorkiem w nocy, wygląda przepięknie, kurwa, ja nie wiem, co się dzieje, mnóstwo świateł, wszyscy oparcia podniesione, to do góry, wiadomo, wszyscy pół płaczą. Kurwa, jak nie w polskim samolocie, na kompletnej ciszy. Ja mówię, uduszę się za moment, jak czegoś nie pierdolnę, to nie nazywam się Pacześ, kurwa, uduszę się i nie chcę się znać. Mówię, muszę coś jebnąć, bo zaraz umrę. Lecimy, już jesteśmy praktycznie kołami przy płycie lotniska, ja się nie powstrzymałem. Na cały samolot, na kompletnej ciszy. Drzewa! Zamach jest! Kurwa, zamach!